Piotrze, powiedz proszę, czy rzeczywiście kontrole, czy jest się czego obawiać, czy nie? I czy tak jak napisał Rafał, kontrole to fikcja? No, ale ja to wszystko wiem. Wiedzą też pracownicy starostwa. Oni wiedzą tak naprawdę, jakie mają uprawnienia. Ale wiedzą też jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ktoś jest dobry kombinator i gangus, to nic mu nie zrobią, kompletnie nic, dlatego że jeżeli ktoś ma świadomość prawną i widzi, że prawdopodobnie będzie podczas kontroli coś odkryto i już czuje po kościach, że urzędnicy już się patrzą na siebie, bo najczęściej chodzą we dwóch, żeby nie było, że coś wzięli od nas. Właściwie nawet jakby w trzech chodzili, to zawsze mogą coś wziąć. No ale wiemy, o co chodzi. Generalnie nic im nie trzeba dawać. Można w trakcie kontroli zamknąć OSK i nie ma kontroli, oni jej nawet nie dokończą. Na drugi dzień możemy iść otworzyć kolejny ośrodek na żonę, siostrę, kochankę. Naprawdę nie ma się czego bać. W tym segmencie tutaj, jeżeli chodzi o szkoły jazdy, działalność regulowana tak naprawdę. To jest fikcja.